Wspomniała Pani o tym, że lubi być Pani w centrum wydarzeń i tak faktycznie jest, bo my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że Pani wypowiada się na ważne społecznie kwestie. Czy dla mężczyzn, czy dla kobiet to już chyba nawet nie ma znaczenia. Według Pani obowiązkiem pierwszej damy jest wypowiadanie się właśnie na ważne społecznie tematy? Z mojego punktu widzenia to było bardzo ważne i ja łamałam pewne bariery, tak. Szłam, nie płynęłam z nurtem, tylko jakby pod prąd bardzo często szłam. Wtedy, kiedy na przykład po raz pierwszy objęłam patronatem Międzynarodowe Dni Osób Żyjących z HIV-AIDS i kiedy te osoby zapraszałam do pałacu, razem z księdzem Arkiem Nowakiem jeździliśmy po całej Polsce, braliśmy udział w różnego rodzaju pogadankach. Właśnie nie bałam się wypowiadać takich słów, które uważam, że są za jak gdyby zarezerwowane dla takich osób, które nie są, że tak powiem, na świeczniku. Zdarzało się na przykład, że na takich spotkaniach z młodzieżą młody człowiek myśli sobie, zagonię w kozi róg Kwaśniewską i księdza Nowaka pytaniem, jak pani sądzi, czy powinno się używać prezerwatyw? O, słowo prezerwatywa, kontrowersyjny temat, duże słowo. Więc na te tematy zawsze rozmawialiśmy. Wtedy, kiedy mówiliśmy na temat przemocy wobec kobiet, bo to dla mnie bardzo ważny temat, ogromnie cieszę się, przez wiele lat prowadziłam panel w ramach Kongresu Kobiet, mówiąc o tym, czy mówiąc, żebyśmy nie zmieniali ustawy tak zwanej aborcyjnej, bo był taki moment, taki pokus, że spróbujmy totalnie to wszystko zmienić. Ja bałam się, że to jest tak kruche porozumienie, że jeśli zaczniemy koło niej majstrować w kierunku liberalizacji, to może to skończy się dla nas nieszczęściem, bo w polityce tak jest. W związku z tym wydaje mi się, że nie wiem, dla mnie to była absolutnie oczywista sprawa, że właśnie, bo my jesteśmy, przepraszam, że trzeba mówić swoim. Ja mam swój własny głos. Oczywiście jestem małżonką pierwszej osoby w państwie, ale jestem pierwszą damą. Takie były oczekiwania. Pod moimi skrzydłami starało się mnóstwo osób zmieścić. Czasem wydawało mi się, że te skrzydła rosły z każdym rokiem, bo tych tematów, o których mówiłam, było więcej i więcej, ale przy mojej wrażliwości widziałam taką i potrzebę, i konieczność. Pytam też o to dlatego, że rok temu bodajże podczas Kongresu Kobiet wspomniała Pani na temat Pani Agaty Dudy, że ma Pani jeszcze nadzieję i minęło już trochę czasu. Ta nadzieja już umarła? Nie, wie Pan, ja jestem przede wszystkim najdalsza od tego, żeby komukolwiek próbować układać życie. Wie Pan, jedna rzecz jest dosyć istotna. To, co mnie ogromnie cieszy, to w tych wszystkich sondażach, które mają miejsce, no moja pozycja jest rzeczywiście bardzo wysoka. Powiem głośno, jest Pani ulubioną pierwszą damą Polaków. Wie Pan, ja ogromnie się cieszę, że nie wiem, ten sposób sprawowania tego urzędu, czy bycia w tym miejscu i aktywność, która dla mnie była normą, konieczność spotykania się z ludźmi, wsłuchiwania się w to, co mają do powiedzenia, dla mnie była czymś tak naturalnym. Chyba serca, nie doradców. Doradcy może gdzieś tam mogą być, ale i ja tych doradców nie miałam. Ja zaczynałam tak samotnie pierwszy rok moich działań jako małżonki prezydenta, że wokół mnie była pustka. Po prostu ja chciałam zagospodarować ten mój czas i potencjał, że odwołałam się do mojej intuicji. Moja babska intuicja mi mówiła, jeśli Polacy zechcieli wybrać Kwaśniewskiego, wstali ze swoich wygodnych foteli, poszli do punktów wyborczych, wybrali go pierwszą osobą w państwie, to jest dla mnie jakaś powinność zwrócenia tego, co otrzymaliśmy.